Witajcie moi drodzy, z tej strony Szpaku Szpakowski i witam was Hearts of Iron 4 na modzie Führerreich z Związkiem Radzieckim. Jak kończyliśmy wcześniej hymnem ZSRR, to i teraz tym hymnem zaczniemy. Nagrywam jeden odcinek po drugim, żeby się nikt nie zdziwił, że mu nie, a to stosowuje się do komentarzy przecież w wcześniejszym odcinku, bo przecież ja tak mówiłem i Piotruś tak mówił i ktoś inny tak mówił, Kubuś tak mówił. A ja tak nie mówię, a ja niestety no nie mogę, no nie mogę Piotrusia ani nikogo innego słuchać, bo po prostu nie. Rzuć się na nich. Tu są same góry, więc raczej powinniście wejść jak po swoje. Znaczy oni są nauczeni walczyć w górach, to są ludzie, którzy urodzili się w górach, więc wejście tutaj, w te rejony dla takich górali jak oni, to jest po prostu nic. To takie rzeczy po prostu łatwiutkie. Nie wycofujcie się. Możecie w nich się bić, albo tu się możecie bić. I to koniec już nie wojny? Już koniec, zajęliśmy brawo! Nie, jeszcze nie. Musimy zająć więcej terytoriów pewnie. Albo wybić im bardziej armię. Tak się jak to jest Blitzkrieg. To jest najprawdziwszy Blitzkrieg, jaki możecie zobaczyć. Możemy teraz zażądać Demand Finish Border Region. Czy byłoby to możliwe? I tak, i nie. Więcej artylerii. Potrzebujemy więcej i więcej artylerii. Takiej wielkiej, potężnej, masywnej artylerii. Rzucicie się tu? Jak wy tak długo będziecie jeszcze trzymać się? Czy jeszcze wy chwilka, tak? Czy jeszcze chwilę? Znajdziemy tutaj kilka terytoriów, może te góry wejdziemy. O właśnie, stracili góry i się poddali. Czyli po prostu w sumie sądzili, że góry są ich obroną. Dobra, kliknę wiele razy, żeby przypadkowo na pewno mi starczyło, bo może ktoś inny mi weźmie w tej konferencji pokojowej. No, to są rejony, które należą się nam. Czyli teraz moglibyśmy podbić się... Georgią. Zróbcie to tak. Ojej, nie wiem, czy starczy wam granicy na to. To zróbcie to inaczej. Cyk, 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 cyk. Możemy zrobić przy okazji Katiusze i myślę, że to nie byłby dobry zły pomysł. Oczywiście jak Katiusze, jak będziemy podchodzili pod Berlin. O ile Berlin nie podejdzie do nas, bo też to jest taka druga opcja, że ja tego nie... Ja tutaj nie twierdzę, że my to na pewno wygramy. Bo wiecie, bo... Ktoś powie, Szpak, wygraj dla chwały Związku Radzieckiego, ale ja nie chcę wygrywać dla chwały Związku Radzieckiego, naprawdę. Nie, mnie obecny stan bardzo cieszy. Że jeżeli miałby Związek Radziecki upaść i rozwalić sobie kupiłem, ale z drugiej strony, no... Deutschen Reichen też mnie tutaj jakoś nie motywuje do tego, aby oni też wygrali. Awake the Russian Bear. No nie wiem, zrobię to, może się odblokuje, pokażę nam co to da. Bo nie wierzę, że to nic nie daje. Jak to wygląda? Mamy 50 dni. Wy się szkolicie, wy będziecie mogli tutaj przycisnąć za chwilę Georgię na przykład i wyniszczyć ją. Latacie tu? Latacie tu. Samoloty, moglibyśmy wysłać więcej samolotów w ten rejon. Lucasfilm, lecicie. Moglibyście tutaj po prostu pościągać się niektóre samoloty. O, ale będziemy ich tu bombardowali, ale będą uniszczeni. Samoloty też w przyszłości będziemy musieli troszkę zrekrutować takich nowych. Bo co, tutaj nic, no Security Belarus, Białoruś raczej nie planuje atakować. Przynajmniej nie teraz. Bo jeszcze musimy tu jakieś Armenie zdobyć, nie Armenie, wiecie, zdobyć te Armenie to jest fajna sprawa tak naprawdę, bo dostajemy te kilka darmowych fabryk, my się farmimy na tych fabrykach, tak mógłbym powiedzieć. A zdobywanie tych fabryk to zdobywanie tych fabryk. Dobra, atakuj tu i może podejść pod prowincję Batumi. Batumi, a potem Antwidi i Tbilisi. O! Czy ciebie wyparli z tej prowincji? Nie, na tyle nie podszedłeś nigdy. Dobra, czaje. Dobra, sorki, sorki, memorki. Atakujcie ich. Żeby nam tutaj nikt nie uciekł przypadkowo. Bo jak nam tutaj uciekną, to będzie trochę przypał. Dobra, i cyk. I kolejne siły odpadają. Gdzie taka Gruzja, jak to stanie trochę w realm, znaczy straci jednostki, no to ją zaboli bardziej niż nas. O, i nie odpadać, nie udało się podejść tutaj skutecznie, ale te górskie dywizje naprawdę są mocne. Gdybyśmy się mieli bić z Niemcami w górach, no, powiem wam, że moglibyśmy im zrobić krzywdę. Oki, produkujemy heavy tanki. To jest jak wiecie, jak... To nie możemy, nie? To jeszcze nie. Jak był ten 1941 rok? Związek Radziecki zaatakował wojska nieprzyjaciela. Znaczy nie, Niemcy atakowały nieprzyjaciela, kim był w tym przypadku? Związek Radziecki i bardzo zaskoczyły ich przez czołgi KW, do których nie dało się przebić. Oni chyba wtedy nawet musieli 80, słynne przeciwlotnicze działo 88 mm użyć, żeby to zniszczyć i w końcu się udało. Chociaż wiem, że często stosowano lotnictwo, ale nie zawsze lotnictwo było na przykład możliwe na danym obszarze, więc no. Więc wiem po prostu, że słynne działa przeciwlotnicze musiały niszczyć ciężkie czołgi KW, które my wkrótce zaczniemy badać i budować. Jak w ogóle wygląda produkcja nasza tutaj wszystkiego? O, patrzcie, coś tu produkujemy. Moskwa, Moskwa. A potem więcej fabryk, potem cały kraj zasiedlimy. Tak. No, to już jest lepsze. Strasznie długo wam to idzie. Georgia. Cyk, tick, late, ace, ace.
Up. Ta tarara. Ta tarara. Możecie zrobić to tak. O nie, o nie, o nie. Czekajcie, nie zasłaniajcie mi. Cyk, 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 cyk. I tu. Kolejny rozbudowany, kolejny przykład rozbudowy naszego wspaniałego przemysłu. O, to mi się podoba. Minus 5 do fabryk cywilnych? Jasne. To jest rewelacyjna sprawa. Ważne, że nasz przemysł się trochę bardziej rozwinie. Będziemy mieli potężniejszy przemysł niż nasz przeciwnik. Musimy mieć, mamy 100 fabryk cywilnych na ich. No, trochę więcej. Ale może wy będziecie bili się z Ententą. Wy macie... Oj, nie, niestety. Nie jesteście razem, niestety. Ale Włochy są nasze tutaj. Tylko co te Włochy mogą zrobić? Przecież to się przejadą po tym, jak po swoim, po maśle. Nie no, Włochy dają radę. Ja wierzę w Włochy. Nie wierzę. Tak naprawdę nie wierzę we Włochy. Bardzo słabe. Ale pozostaje mi wierzyć, bo to nic innego mi zostało. To, aha, nie leci czas. I tak się zastanawiam, dlaczego to się dzieje? Imperial Holder the Nation. Co raz to będzie? Human Wave? Nie, Vast Offensive. To możemy to zrobić. Znaczy musimy. Bo ile macie sił? Macie malutko tych sił. 12 do 16. No to sądzę, że my się to przez to przebijemy jak do siebie. Widzę, że pływacie tutaj też tymi statkami. A czy wyprodukowaliśmy jakieś pierwsze pancerniki, czy nie? Tak? Nie. Nie. Niestety. Bo wy pływacie tutaj auto, czyli w Władywostoku tworzy nam się flota. Chyba w auto nam się tworzy największy możliwy prowincji, tak mi się zdaje. Bo Władywostok to jest port poziomu 8, a to jest chyba największy u nas w kraju. Dobra, sterkowa dywizja, musimy zrobić nową podstawową dywizję. Sprzętu mamy, sprzętu nam nie brakuje. Zdobyliśmy sobie wszystkiego tych Armenii, Ukrainy i Duperel, jakichś innych. 21 December, KW-85. Musimy jej zaskoczyć Niemców naszą po prostu potęgą przemysłową, jaką jest to. Tylko czołg, 200 ciężarówek nie produkujemy. My nie produkujemy w ogóle ciężarówek, a też powinniśmy wyprodukować chociaż część tego sprzętu. A, nieźle, czekajcie, cyk, no. No, przygotowaliście się do planu, prawda? Wiecie, jak wygląda plan, wiecie, gdzie kto jest i tak dalej. Chyba nie muszę wam mówić, jak kierować wojskiem. O, March the Defensor of Moscow teraz leci, więc my tu bronimy Moskwy tak naprawdę i bronimy interesów Moskwy, może powiedzieć. I cyk, zaklet. Jeszcze to nie upadło? I nie macie stolicy teraz, nie macie. No atakuj tu. Ładna tantka. W ogóle kiedyś przypomniał mi się, bo znaczy wiecie, znam to z takiej pewnej gry. What the fuck? Od kiedy to jest British Persia, co? Wow. Nieważne. Przypomniał mi się, była kiedyś taka gra, to była taka szczelanka przeglądarodówka, gdzie się strzelało po prostu ruskim sprzętem w jakichś ruskich bazach i tak dalej. Nie pamiętam, jak to się nazywa, coś tam Rusian, coś tam i właśnie w tle leciało to Defender of Moscow i kiedyś tylko tak szukałem, co to jest, wpisywałem jakieś piosenki radzieckie i w końcu wyszło Defender of Moscow. Zdobyliśmy dużo fabryk. Jest dobrze. Jest bardzo dobrze, tylko oczywiście za chwilę ojcyk i może kolaboracyjny rządzik. Tak. A gdzie jest ten kolaboracyjny rządzik? Halo? Przecież ja tu kliknąłem kolaboracyjny rząd. No i gdzie on się podział? Nie mówcie, że to jest coś zbugowanego, bo tak okaże się, że straciłem stabilizację na przykład na głupio. Zróbcie mobile warfare. Znaczy chodzi mi, chciałbym, żebyście zrobili tutaj parę botsów do ataku i tak dalej. Nasze sterkowe dywizje to niech podejdą sobie tutaj pod front. Żebyście stali tu i bronili. A wy jako górale możecie stać, nie wiem, nigdzie. A wiecie co? Bo byśmy się byli zbić z Niemcami, bo wy jesteście z Alpakcie, prawda? Nie, nie jesteście, całe szczęście. Ale gdybyście byli, to z pewnością byście walczyli szybko nam, więc... Ja tutaj chucham na zimne. No wiadomo, nie jest Kaiseraś. Że oni, Turcy będą z nimi. Ale jednak nigdy nic nie wiadomo, co botowi odwali. 83 dywizje wytrzymają? Wytrzymają! Co to są 83 dywizje w XXI wieku? Znaczy 20 też. My wystawiamy tylko 11. Ale na jakim fragmencie? Z góry, wzgórza, w góry, przez rzeki, dolany i poliny. 112. No, będziemy zawsze do tyłu przez nich. Nigdy nie będziemy do przodu. O, tyle mogę wam powiedzieć, że nigdy nie będziemy niestety do przodu. Zawsze będziemy bardziej do tyłu niż do przodu. Jak to wygląda? Wy produkujecie coraz więcej tych czołgów. Jesteśmy z pepancami do przodu. Więc skoro jesteśmy z pepancami jakoś do przodu, możemy pomyśleć, cyk. I stać nas, ale za chwilę i tak powiem, że będzie minus, bo nie uzupełnimy, no właśnie. Chociaż nie jest tego tak dużo. 18 dziennie. Niech uzupełnią straty. Znaczy, musi mieć takie idealne przygotowanie do wojny.
Musimy mieć jakieś idealne wejście do wojny. Znaczy, oni się w ogóle nie spodziewają ataku, to jest najważniejsze. Ale my potrzebujemy drugiego frontu. My na jednym froncie sobie nie poradzimy. Bo oni posiadają aktualnie 162, a my 143. Tylko, że oni są mocniejsi, mają czołgi, nie tylko. Znaczy, wiecie, za chwilę przyjdzie do nas tego trochę dużo i bardzo dużo i jeszcze więcej. Ale to jeszcze nie jest to. Czy w ogóle wasza cena? Ciekawe, czy wy macie też zmniejszone. Chyba też powinien mieć tam zmniejszony koszt, prawda? Tak mi się zdaje. Dobra, tutaj PPS 43 nie jest nam na chwilę obecną potrzebny. K85 się buduje. Możecie zwiększyć to. Mobile Warfare, czyli idziemy teraz Cult of Offensive, po to, żeby zrobić piąty research, dotknie się rzucić naszego przeciwnika i zniszczyć, wyniszczyć, rozwalić, spalić i tak dalej, żeby się przejechać po tych wszystkich terenach, które należą się nam, Związkowi Radzieckiemu. Szkolicie się? Szkolicie. Kto się nie musi? Kto się musi jeszcze szkolić? Wy macie full, wy macie, no tam, jakoś wytrwacie to, co macie. Wy jesteście w miarę podszkoleni. Tutaj wystawimy naprawdę dużą i ładną, apetyczną liczbę dywizji, która w sumie jest zaraz wyszkolona. No, wy zaczniemy szkolić sobie nowe dywizje. 56 nowych dywizji. Ja chcę po prostu widzieć ten szturm, który przejdzie i zniszczy sobie. Zniszczy cały świat, zniszczymy ich wszystkich. Tylko po czołgu bym więcej produkował. No, produkuje się jeden dziennie, ale to jest mało. Wy macie jakoś zmniejszone te koszty tego czołgu? O, 31 dywizji. Dobra, szkul się. I co tu mamy? Możemy tutaj... Możemy, wiecie, zażądać Kareli, tak sądzę. Ja bym zażądał Kareli od nich. Zażądał Kareli i czegoś tam jeszcze. Znaczy, wątpię, żeby się poddać, aż może się poddadzą, jeżeli stawimy tutaj odpowiednią liczbę dywizji. Nie chcę mi się bić z nimi. Uwierzcie mi, że nie chcę. Boję się historii. Boję się historii, która jest wobec nas bardzo brutalna. Możemy wystawić nowe dywizje. Patrz, jak one się szybko wyszkoliły. Ile dziennie? 1% dziennie chyba leci, nie? Po 20 dniach my wystawiamy dywizję. Czy mamy zmniejszone, według tego wszystkiego tutaj mamy zmniejszony czas szkolenia? Chyba tak, nie? Tak, no właśnie, mam Division Training Time zmniejszony. Tutaj zrobimy sobie kolejne rzeczy, a tutaj mam gdzieś zmniejszony Division Training Time? Gurelia Tactics też tutaj daje radę, fajnie. Dobra, więc jeszcze jakieś cywilki. Może gdzieś na Ukrainie, bo infrastruktura chyba tam będzie lepsza niż u nas, tak, niestety. I potem moglibyśmy tutaj, gdzieś tutaj. Znaczy, boję się, że jest za blisko. Gdybyśmy dostawali trochę w rąb i w dupę, to w sumie było przykro. Aha, fajnie. Nie no, spoko, że wy nie liczycie tego jako jednego kraju na przykład. Możecie zrobić to tak. No najgorsze jest to, bo nie przygotują się do planu. No dobra, jakoś plan przygotują się inaczej. Zrobimy, znaczy będzie ten kult ofensywy, potem robimy... Dobra, dobra, jakiś such great movie. Inżynier, o! Zrobimy teraz ten piąty research slot, który nam uratuje życie. I potem myślę, że tutaj nie mamy nikogo militarystaw, prawda? No nie mamy niestety, nasz militarystaw nie istnieje na chwilę obecną, ale będą istniały czołgi, które wyprodukujemy i te czołgi, które będą robiły różnicę na polu walki. Chciałbym też okazji te katiusze zacząć robić, które zaczęliśmy i te katiusze mogłyby sobie trochę pomóc, bo to będzie, wiecie, no katiusze, katiusze i tak dalej. Jak śpiewali, Malinka, Kakalinka, Katiusza Maja, to też byłoby spoko, uwierzcie mi. Cyk. Ja, 71% popularności partii, to nam daje dość dużo punktów, ale spokojnie. Znaczy, widzę, że na razie... Co wy robicie? Włącz ten, den, junden. Ile wy macie 5 minut manpowera? Ile? Tak się nie robi. Tutaj widzę, że przechodzicie na jakieś super przemysłowe drzewka, kiedy nasza dwa walczą za wami. O, panie! Ale nie idziecie jeszcze wojny za nich, o nie, nie mogą... O nie, oni mogą pójść, a nie, nie posiadacie jeszcze ludzi, dobra, wiesz, nie posiadacie tyle dywizji, to aż człowiek staje się spokojniejszy, kiedy widzi takie wspaniałe rzeczy z początku dnia. Jak tam, wy się szkolicie, prawda? Wy się tutaj szkolicie cały czas, ten training time w tych jednostkach też jest dość mocno skrócony. A czy wy jesteście socjalistami? Nie, Republic of Norway jest republiką. A, fajnie, my możemy sobie zażądać wypadając im wojny. Nie no, spoko, spoko, orzeszko i tak dalej. O korzeszku, może zrobimy jakiś historyczny atak na Finlandię i po prostu nie wyszkolę. A będzie, wyszkolcie się. I zrobimy to troszkę inaczej. Zrobicie tak. Damy wam
Mógłbym rozdzielić tutaj generała, ale rzucimy się bez generała, ale będzie śmiesznie. Niewyszkolone oddziały w ogóle. Uar. Wyszkolicie się w boju, towarzysze. Rzucimy was wszystkich pod Mołotowa. Nie tym Mołotow, nie no, będzie Worosiłow. Worosiłow nimi porządzi. Wy możecie, wiecie co, wy się szkodzicie czy nie macie? Widzę, że problem z zaopatrzeniem w tym rejonie. A wy moglibyście się rzucić... Tak. I cyk, i zażądajmy Finish Border Region. Bo nie chcę, bo potem co mamy? Polskę, Mongolię. Gdzie ja będę się bił z Mongolią? Gdzie ja tu się będę bił z Mongolią? Mongolię będę się bił, no chybyście oszaleli. Ale oni mają tutaj to fabryk, że to jest niesamowite. Dobra, przemysł, 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 przemysł. Uar. To. Możecie zrobić construction lepsze. I 45 rokiem na przykład. To. Chyba, że bronię. Nie, w 41 roku nie ma nic, zapomniałem. Widzicie, jak mam tutaj grę tyle, a zapomniałem po prostu. Co ty robisz? Tańczysz? Nie no, jak tak się wbijemy w nich, no to raczej powinno być easy peasy. KW85, o panie! Kiwi tank, musimy trochę tylko przyspieszyć. O tak, KW85A. Proszę bardzo. Czy będziemy mogli wystawić naszą pierwszą dywizję kawkową? Cyk, cyk, cyk. Nawet dwie. Może zrobimy to tak. Tak, tak. I tutaj tego heavy tanka. No tu już wtedy w tym przypadku jedną. I nie stać nas więcej. O mój Boże. A czy nadrobimy sobie na Finlandii najprawdopodobniej, ale to jeszcze teraz nie możemy. Dobra, cyk, cyk. Wiem, że bez generałów będzie fan. Będzie fan, 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 fan. Co? O mój Boże, nie! Mogę to odwołać? To będzie straszne. Kiedy wy weźliście do Stalpaktu? A i tak nie zrobią na mnie Urgoda, więc... No, tak czy siak do wojny dojdzie. Ale nie spodziewałem się, że teraz. Nie jesteśmy gotowi na tę wojnę. Wiecie co? Niech wszystkie fioletowe. A wy szybko tu. Użyjcie całej infrastruktury i całej waszej mocy, żeby podejść. O mój Boże. Dobra, mamy 7 dni do wypowiedzenia wojny. Nie! Nie, to... Oni są... I tak by mi podzieli wojnę, ale to my jesteśmy teraz w tej wojnie agresorem. Nie! Nie, ale będzie to bolało. Dobra, na razie musimy się ustawić po prostu na całej linii. Czy mogę wstawić nowe dywizje? Możemy. To tak zrobimy. Znaczy, póki możemy, to wystawiamy. Dobra, widzę, że już ci dołączyli. Tutaj się gdzieś ustawiam na całej granicy. Wy się musicie... O nie, wy się szkolicie. Dobra, póki Rumunia... O nie, ktoś tutaj dołączył. Kolejne państwo dołączyłem przeciwko nam. Czy nas jest... Czy my jesteśmy atakowani teraz? Nie jesteśmy. Czy wy możecie wejść dalej niż przez Leningrad? Możecie, czyli rozpoczęliśmy wielką wojnę oczyźnianą. Trochę na z mojej głupoty, no ale! O, patrzcie, offensive war plus 10%. Wow. Nieźle, to jest chyba ruska mentalność. Tutaj wszystko zostało wezwane przeciwko nam. Te 56 dywizji, dobra, Francja mi wysyła siły, Włochy mi wysyłają siły, Kursaria, Alivive i tak dalej też mogłaby gdzieś ruszyć. Czy wiecie, że dacie radę się tu wybronić? No mocno nas nacierają, ale widzę, że podchodzą posiłki. Mamy bardzo duży front do zaopatrzenia. No podejść tu, podejść tu! No nie, nie udało się niestety. Kurtka wodna. No i zajmie nam region. To i możecie zrobić na przykład tu. Wszystkie te przygotowania i plany i wszystko poszło w pindu. Dobra, ruszamy, proszę bardzo. No powiedzieliśmy, naprawdę mamy teraz wielką wojnę ojczyźnianą. Po prostu z całą Europą, cały Stalpakt po prostu. Uar, ale śmiesznie. Dobra, już nie atakuj. Nie widzę tutaj jeszcze sensu, żebyś atakował dalej. Bo czekamy, aż się wyszkolą te dywizje. To jest 20 dni i wyszkolą się nowe dywizje tak naprawdę, więc... Mamy sprzętu dużo.
i jeszcze więcej. Bo produkujemy go dość tanio. To jest nasza taka nie tyle to różnica, to po prostu przewaga. Wystawimy dwie dywizje ciężkich czołgów. Mam nadzieję, że ktoś tam potrafi od nas korzystać z ciężkich czołgów. Jak to? Straciliśmy 24 tysiące? Serio? Już Niemcy stracili tyle? Dlaczego oni stracili więcej niż my? We had one American Katiusza. O jest! I zaczyna się wojna w Finlandii. I już się zaczęła wojna w Finlandii. Usuniemy na początku może ten plan tym żołnierzom. Żeby przypadkowo nikt tutaj nie pomyślał, żeby wrócić. Czy wami rządzi Mołotow? Nie, no commander. No to dajmy kogokolwiek. Wiem, że nie będziemy bonusu, ale dajmy kogokolwiek. Lepszy komander, który ma za dużo, niż komander, który nie ma niż brak komandera. Pamiętajcie. I w ogóle, czy przybijamy tak, że nasze czołgi? Chyba tak. Znaczy, nie powinniśmy mieć. Heinz Guderian nie jest dla nas przeciwnikiem. Na razie stworzyliśmy naprawdę solidną i twardą linię obrony, która... No, w sumie dostaje teraz, nasze statki dostają po dupie. Ale wy możecie płynąć. Patrol. Możecie patrolować Morze Bałtyckie. No, i proszę bardzo, rzucamy. Nie ma tutaj mowy. Dobra, 8 dywizji? O, panie. Dużo mi wy przesłaliście. Bo jak na tym froncie? No widzę, że niektóre te fronty potrafią się obronić, niektóre fronty nie potrafią się obronić. Raz tak, raz nie. Bo to już możemy wystawić, prawda? 30 dywizji. The second Great War, aha! Czyli ze mną to nie będzie Great War'a! Nie! To nie, panie. Bo chyba zapomnij. Wzmocnijmy ten front. Poborowi! 227 i tak dalej. Żadnego cofania się. W ogóle przecha, bo konie nie mają dział przeciwpancernych, nie? Ale spoko już, mówię, podchodzi nam tutaj dużo nowych dywizji, więc... Aha, co się mówi, no to jest second Great War, a my mamy dupa Great War, do dupa. Naprawdę, to co mnie wkurzyło? Gdzie jest ten koń? Ktoś dostał rozkaz iść naprzód. Nie wiem, ktoś dostał rozkaz, żeby tak iść daleko, nie mam pojęcia kto. Ale że mi się wkurzył. Ale co nie wiesz, że jakieś zamknęliście jakieś oddziały? Nie, niestety nie zamknęliście, ale macie szansę zamknąć. Czy przebijacie w ogóle ten pojazd? Przebijacie, czyli przebijamy ich średnie czołgi. Ale oni naszych czołgów średnich nie przebiją i to jest ich problem, który my wykorzystamy po to, aby ich zniszczyć do samego końca. Powstańczy ludu ziemi, powstań, kiedy zdręczy was głód. A myślałem, że ktoś przyszedł do domu teraz, a jak trzeba jakieś powstańczy ludu ziemi, nie wiedzą, że Aszad mógłby nagrywać. Dobra, czołgi wystawcie się. Wiem, że dopiero przeszliście kurs sterowania traktorem, ale... Musimy to jakoś przeżyć. Jezus, taki beznadziejny generał. Dobra. Ciebie. Dlaczego to... Te czyś dziwne. A, bo pewnie większość tych pierwszych czołgów jest, a nie kawuki. No dobra. No jakoś to przeżyjemy. Kani, Woroszyłow, wiesz jak tym sterować. Rusz coś tym. Ruszmy tym po prostu na Finlandię. I jeszcze raz. I kolejny tam boost do przemysłu. Bo każdy boost do przemysłu to boost do przemysłu. A bez pałacu nie ma pałacu. A tu co? Coś postanowiliście, że nic się nie ruszycie z tymi siłami, czy coś? Przy okazji widzę, że te wojska się szkodzą faktycznie. My się wytrenujemy tymi żołgami na Finlandii, raczej tutaj się bronimy. Możemy stracić trochę Ukrainę, ale tylko trochę. Tą polską naszą dziewczynę, jak dalej, jak to śpiewali. Nie baciary. Kto to śpiewał? No hej, sokoły to śpiewały. Ten znany zespół rock'n'rollowy. Jezus, 56 dywizji przeznaczyliśmy na walkę z tymi tutaj patafianami, pajacami i tak dalej. Czy wy jesteście wszyscy faktycznie agresywni? Z jakiej racji? Więcej ciężarówek. Czy Wielka Brytania przyłącza się do naszej wojny, czy nie? Nie. I nie przyłączy się raczej, bo ona jest zajęta biciem Chińczyka. O, Japonia jest z tymi. O nie, żeby Japonia nie ma jakiegoś rajdu antyradzieckiego, nie? Nie, naprawdę nie macie tej... Jezus Maria, proszę. Uff, chyba nie możecie w to pójść. O, jeszcze wyło mi gorąco. Och, Jezus, naprawdę, trochę się bałem, nie ukrywam, troszkę się bałem. Gdzie są moje czołgi? Jadą mi się.
Ale strasznie są wolne. To nie są niestety czołgi z Red Warda. A tutaj jeszcze infrastruktura nam w ogóle nie pomaga. I przy okazji bijemy się z nimi, z Fenami. Jak się pobijemy tym z Fejską Republiką, no to coś tu może i działać. Na razie idzie wojna po naszej myśli. Bo może straciliśmy kilka terenów na Ukrainie, to jednak udało nam się zrobić parę wyników innych fajnych gdzie indziej. I stracimy dotychczas 129 tysięcy. Nasze wojsko naprawdę super się broni. O! O, i to jest to, co mówiłem. Oni dołożyli do Salpaktu, czyli jednak. Czyli nic tu nie bronimy, moglibyśmy nawet tutaj zbudować jakieś bunkry. Nie, nic nie budujemy. Na razie zdobywajmy sobie Finlandię. Raczej się wybronić, wybronią. Powinni przynajmniej. Wzgórza, czekajcie, góry, wzgórza, góry. A to mamy. Dobra. Jak będziemy atakować mnie stu tutaj, to już na pewno nie przebiją. Nie dość, że są rzeki, góry, to jeszcze mamy tutaj piechotę morską. Atakuj im, ataken, ataken, panowie, ataken. Artylerię produkujemy 32 sztuki. O, jeszcze! Wypadajcie, bo tego Luksemburgowi, a to mamy problem. Zróbcie to. Atomic Research, żebyśmy mieli badania atomowe. Jak tam w ogóle wam idzie? Zdobywacie tam Finlandię, czy nie? Bo widzę, że tak w brudach trochę. Finlandia powinna się nęła najwięcej ludzi, nie? No, Finlandia nam się nęła najwięcej ludzi. Kto żeby się tego spodziewał? Ale jak wysiemy nasze najnowsze czołgi, to wtedy po prostu ich pamiętają naszą złość. Pamiętają nasz gniew. Ej no, bronimy się przed tymi Niemcami. Mamy fajną granicę, bo dużo rzek. My się głównie bronimy na tych rzekach. Chyba, że coś nie jest rzeką, to się na rzekach nie bronimy. Tu jest was dużo, ale tu jest Suplicon Suprzyn, powinno być w miarę małe. Tak myślę. Oj, kolejne 20 dywizji, hej, a my wystawimy was jeszcze więcej. I przy okazji moglibyśmy stawić większą produkcję karabinów na przykład. Produkujemy ich 194 dziennie, ale moglibyśmy produkować nawet ich 1000 dziennie. Jeżeli tu znajdują się jakieś wojska, które nie są finlandzkie, no to będą miały rip. I to mocny rip. I brak riptu, rikczu i tak dalej, duperele, rupelele. Znaczy, będzie zrobić Szwecję. Znaczy, a my przez Szwecję będziemy mogli sobie płynąć, przez Danię i tak dalej. Zrobimy po prostu Enzik z górnej strony. O! I patrzcie, jak to ślicznie wygląda. A właśnie o tym mówiłem, że jeżeli ktoś się znajduje w Finlandii, to właśnie nie ma rikczu. 56 dywizji. To ja wiem, to jest po prostu taki przerost radziecki typowy, ale trudno. To jest piękne. Dobra, trzeba sprowadzić troszkę demokracji socjalistycznej i nauk komunistycznych w Szwecji. Nauczymy ich, czym jest homo sovieticus. Podobno Szwedzi bardzo lubią eksperymentować z płciami i tak dalej. Również gatunkami i tak dalej. No to dostali homo sovieticus. Już! A jak tam nasze czołgi? Ha, one dajesz nawet... Nie no, spoko. Dobra, wiecie co? Wy mi się bardziej przydacie tutaj. Masz wasze atak tych kawułków, to będzie naprawdę solidna. Solidna rzecz. I jak tam wygląda w ogóle zmiana tych czołgów? 193. Czyli no zmieniają jeszcze te stare czołgi, które... No pokażcie mi, jak to wygląda. No wy macie jeszcze więcej tych starszych czołgów, a wy? No wy też macie więcej tych starszych. Jeszcze, a po wkrótce to się zmieni, ale jednak. Full employed. Okidoki. Możemy zrobić, bo w sumie tutaj dostajemy tańsze karabiny i będziemy produkować 50 artylerii dziennie. O mój Boże, moi drodzy, ja zrobię coś, czego nigdy nie robiłem w serii. Jak ja po prostu zrobię tak masakrycznie wielką armię, że po prostu to ma być śliczne. Ale ja sądzę, że to będzie idealny moment na zakończenie tego odcinka. Ja jestem Szpaku Szpakowski, a to jest Herz of Iron 4 na modzie Führerreich, naszym Związkiem Radzieckim. Trzymajcie się ciepło i cześć!